Jestem młodą dziewczyną zwariowaną, która pracuje w barze. Zostaje ona wyłapana przez producenta Marka, żeby zagrać w filmie tegoż właśnie producenta, który po kryjomu kręci film. Jest to postać hrabiny Żywuskiej, która jest nieogarnięta, ciągle zapomina, kogo ma grać, jest taka zabawna, wesoła i zawsze się pojawia w najmniej sposobnych momentach, kiedy są prowadzone ważne dialogi między głównymi bohaterami i wiecznie po prostu przeszkadza i nie wie, co się dzieje, nie pamięta, jak ma na imię i właśnie kogo ma grać. Taka zwariowana dziewczyna. Ja jestem przystosowana do takich różnych kostiumów i ruchu na scenie, ale nie ukrywam, że znalezienie się w tym kostiumie, gdzie ruch był trochę ograniczony, ta peruka ciężka, no, trzeba było znaleźć sposób na to, aby jednak być w tej postaci. Ale też było tak, że potem ten kostium mi pomógł. Mogłam bardziej wcielić się w tą postać, w tą rolę hrabiny Żywuskiej. I to też pomogło bardzo. Nie tyle, że na początku przeszkadzało, ale potem pomagało. Bo to jednak aktor, jak się znajdzie w swoim kostiumie, to łatwiej odnajduje się w postaci i bardzo to pomaga. Fantastycznie. I nigdy nie sądziłam, że znajdę się na takim planie, ponieważ zawsze dążyłam jednak do takiej kariery bardziej tanecznej, teatru tańca. Dopiero jak zaczęłam studia aktorskie, to zaczęłam bardziej poważnie myśleć o tym zawodzie. No i też na czwartym roku, jak byłam w szkole teatralnej, to pojawił się ten film, ta okazja, żeby tą małą rolę tam odegrać. I było to dla mnie bardzo duże wyzwanie, dużo emocji i super doświadczenie, jak na pierwszą taką rolę i pierwszy czas na planie. Wspominam to super. Dla mnie rewelacja, ponieważ dawał jasne wskazówki, powiedział, czego oczekuję, mogłam swobodnie pomyśleć nad tym, co chcę i właśnie, co dla mnie jest najważniejsze, to, co proponowałam, było akceptowane. Ja też nie lubię się ograniczać do takiego zamknięcia, że mam zadania aktorskie, muszę je wykonać ściśle, tak jak chce reżyser, tylko ja lubię dać coś od siebie więcej. I cała ta spontaniczność, ta energia, która wyniknęła w tej Żywuszce, w stodole właśnie w tych scenach, była taka, to jest takie moje, taka prywatna Lena po prostu, taka też trochę zwariowana dziewczyna, nieogarnięta i cieszę się, że to mogło się sprawdzić. Także no, praca z reżyserem była dla mnie super, bo wiele rzeczy było akceptowane i super to wspominam. Ja w ogóle bardzo polubiłam Marka Wodarczyka prywatnie, przyjaźnimy się, więc jest wspaniałym człowiekiem prywatnie, a na planie to po prostu odbijał piłeczkę, pomagał mi, jak nie było żadnego zgrzytu, bo czasami bywa tak, że aktorzy nie potrafią się porozumieć, odnaleźć, nie tylko że prywatnie, ale też na planie, albo na odwrót, prywatnie się lubią, a na planie nie potrafią, a tutaj po prostu jakaś taka dobra energia była. Ja wchodziłam, on mówiłam, on mi to odbijał, jakoś tak to po prostu grało ze sobą, wspaniale, super. Przede wszystkim zupełnie inne kino niż było dotychczas w Polsce, ponieważ nie jest to taka zwykła komedia, nie wiem, o miłości, romansach, o jakichś tam przygodach ludzi, tylko jest to komedia kostiumowa. Można tutaj odkryć nowe, wspaniałe rzeczy, jakim jest kostium, powrót do postaci historycznych, Napoleon, Walewska, Żywuska i można to jest po prostu połączone z dzisiejszym, współczesnym światem, ale jednocześnie powrót do takiej historii i to się tak fajnie moim zdaniem wypełnia. Dlatego to jest takie kino, gdzie można się wyluzować, pośmiać, ale jednocześnie historia bohaterki jest taka, że można się zastanowić nad tym, kim ja jestem, jakim jesteśmy po prostu człowiekiem i co możemy w sobie zmienić, żeby było lepiej, żeby coś wydarzyło się lepszego w naszym życiu, ponieważ jest to przemiana bohaterki, a wiadomo, każdy z nas ma takie cechy, które chciałby zmienić na przykład w swoim życiu, w swoim charakterze. I to jest taki film, gdzie możemy się pośmiać, ale jednocześnie zastanowić nad sobą i może faktycznie coś zmienić, tak jak ta bohaterka główna. Ja jestem otwarta na różne wyzwania, bo wiadomo, aktor jest od grania.
ale nie ukrywam, że ten film pokazał mi ta rola, że bardzo dobrze odnajduję się w takich rolach właśnie komediowych. Nigdy nie przypuszczałam, że tak dobrze się czuję w takiej postaci, ale to chyba jest dlatego, że sama jestem taka energiczna, spontaniczna, radosna. Zawsze taka byłam, ale dopiero ten film uświadomił mi, że ja się dobrze w takich rolach czuję i jest to dla mnie po prostu jak ryba w wodzie. Ale też bardzo bym chciała grać role dramatyczne albo takie neutralne. Myślę, że jestem stworzona do wielu ról, nie tylko takich, które mnie zaszufladkują w takiej postaci jak hrabina Żywuska. Serdecznie zapraszam na film Ostatni klaps w reżyserii Gerwazego Reguły. Będzie to świetna chwila, aby się wyluzować, pośmiać, a jednocześnie zastanowić nad pewnymi takimi filozoficznymi momentami, cechami swojego charakteru. Zapraszam.